Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Lol. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzynę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną odcineczku ze serii Wiedźmin. Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz w Wiedźminie, serii, którą zapowiedziałem na moim kanale po premierze. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejną odcineczku. Moi drodzy, słuchajcie, zaczniemy tą serię, bardzo chciałem moim kanale to sprowadzić. Słuchajcie, jakby co, niektóre takie sytuacje w tej grze mogą być takie, no, trochę takie dla tych dorosłych, więc postanowiłem, że będę takie cenzurował takie rzeczy, na przykład po prostu jak będą jakieś, wiecie, no powiedzmy, panie takie troszeczkę osłonięte, to po prostu, słuchajcie, po prostu będę je zasłaniał, żeby po prostu nie łamać praw YouTube'a. Przede wszystkim YouTube to troszeczkę się, na to jak wiem, do tej gry się przyczepiał, więc przede wszystkim, słuchajcie, mam nadzieję, że nie jest za głośno, ale chyba jeszcze trochę ściszę, ła. Słuchajcie, oła, oła, oła. Czekajcie sobie, może... W sumie, czekajcie. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo... O, trochę lepiej, ale ten efekt jest... Oła. Będę klikał, to po prostu będzie mnie to... Ja pierdyka. Mogę wyłączyć dźwięk, ale nie chcę właśnie wyłączać. Dobra, słuchajcie, dobra, muszę przeżyć tym. Słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie, nagrywam to niewielką rozdzielczością ekranu. 1366 do 768 szerokości ekranu. Znaczy, to jest szerokość, a to wysokość ekranu, przepraszam. I słuchajcie, jakbyście oglądali na pełnym ekranie, to się po prostu... próbowałem na dużych, ale po prostu się to odcięło i nie wiem, nie potrafię. Nie potrafię tego powiedzieć, po prostu gra mi się coś zacinała podczas jak nagrywałem duże ekranie, bo zazwyczaj to nie mam problemu na dużych ekranach grać na innych ustawieniach. Musiałem zmniejszyć też również ustawienie, bo Fraps ma problem niestety z tym uchwytem tych tego jakości obrazu czasem i po prostu ma problem. Zmniejszyłem ustawienia na niskich, więc ale ustawiłem na wysokie tekstury, żeby no nie było, że tak, wiecie, że jest tak skromnie i za mało. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie to wam przeszkadzać. Więc słuchajcie, zaczynamy, słuchajcie, w serię Wiedźmin. I mam nadzieję, że wam się będzie miło. Dobra, a słuchajcie, łączę tylko stoper. Więc słuchajcie, dobra. No i zaczynamy, słuchajcie. Okej, więc moi drodzy, zaczynamy. A, możemy zagrać fabułę, możemy też nowe przygody. Ja wolę wybrać sobie gra Wiedźmin. Chyba za głośno będzie, nie wiem czy będzie mnie słuchać. Dobra, słuchajcie. Ja niskie wezmę i widzimy się w mojej ludzkiej scenie. Zaczyna się.
5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Udało się!
Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest! Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Okej, moi drodzy, myślę, że możemy zacząć naszą serię, ale przede wszystkim muszę jeszcze chwilę zbliżyć te efekty dodatkowe. Powiem szczerze, że tak strasznie są głośno, że za głośno trochę. Muszę na 5 ustawmy. Wiem, że może niektórym się to nie spodoba. Czekajcie, jeszcze tylko... Tylko podczas walki też jest za głośno. Okej, dobra, słuchajcie, wybaczcie za to, że jeszcze było tak troszeczkę za głośno, może niektórzy mi się to może nie spodobało, bardzo przepraszam, ale wiecie, ciężko ustawić taki dźwięk podczas nagrywania. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć. Nie wiem, tamto pomogę. Nie wiem, nic jest takie lagowanie, każdego youtubera to się dzieje. Jak się podczas tego nie nagrywa. Niech jest tutaj tak w stronę trochę. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Okej, dobra, idziemy na główny dziedziniec. Wesemir nas wzywa. Może trochę opowiem naszego głównego bohatera, którego gramy, czyli Geraltem. Geralt to jest Wiedźminy. Wiedźmin, który... dla tych nowych oczywiście. No, kto by nie znał Wiedźmina, ale słuchajcie. Wiedźmin, mam nadzieję, że coś nie pomylę. Jak się coś pomyliłem, to napiszcie w komentarzu, a ja to poprawię już na następnym filmie. Słuchajcie, podczas tego Geralt jest naszym Wiedźminem. No dobra, poczekajcie. Może powiem, jak się skończy tutaj ten... trilol opowiedz. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę! Bez tarana mogą sobie próbu... Orzesz w mord! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Powiem szczerze, że nigdy nie grałem jedynki. Trójkę miałem... Magister, znasz drogę. Do roboty. Starki, tak się działa tutaj.
Myślałem, że nic nie powiem. Więc trochę wiemy o naszym bohaterze Geralcie. Ale jedynkę nigdy nie grałem. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Co magister robi? To rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Lol. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Ej, on się zbugował, on tu się nie powinien pojawić, bo ja to sprawdzałem wcześniej, jak nagrywałem. Słuchajcie, on się tu nie powinien pojawić w ogóle. Przemier się zbugował. O ja. Dobra, słuchajcie, ja idę tam szybko na górę, bo oni tam wyszło zaraz w radę z nimi. No, po co oni chcą nas zruszyć w górę? Wiecie, to jest początek samouczy, więc uczymy się jak grać w grę. Będziesz kwiczał jak pierwszek. Jestem zdziwiony, jak się musiał grać. Powiem szczerze, że nigdy nie byłem zainteresowany grą. Ale jedynka, wiecie, zawsze początek. W sumie poznam z wami w sumie serię i historię, bo słuchajcie, jakby co, jak ktoś tu zacznie spoilować i tutaj co będzie, to po prostu będę was blokował i po prostu nic nie będę mówił na tym moim kanale. Więc ostrzegam, możecie robić kilka razy, no i będziecie robić konta nowe, to słuchajcie, to nie warto, bo tak to zrobi i tak. Więc będę was blokował po prostu. Zadarłeś ze mną, więc gij! I to was odblokuję na koniec, jak będzie trzeba, pod koniec serii będzie. Więc słuchajcie, pamiętajcie, żeby nie spoilować lepiej, bo źle się to drama skończy na moim kanale, więc... jeżeli powalczy z nim, to się nie walki na szybko, to nie powiem nic wolę. Najgorsze jest to dziwne. Ale nasz Geralt jest bardzo sprytny. Widzimy Kermorer. O! Myślałem, że tam może schować miecz. Fuck. O nie. Fuck. Nie. Czekajcie, nie mogę. A, co? Będziesz kwiczał jak wieprz. Co jest? Duża placówka, powiem szczerze, że w takich grach to było ciężko zrobić takie miejsce, a tutaj widać, że ładnie jest. No tutaj trochę odnowili HD, dali inne, to trochę poprawili te twórcy grafiki, ale jakieś tak wyglądała mniej więcej. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Mówię, trochę to zrobili. Inni sukin synu! Trzeba nas to zmienić, ale przede wszystkim nie można się bronić, nie wiem. Nie wiem, czy można się grać, bo już jeszcze nie doszedłem tak daleko. Tylko sprawdzałem, czy gra chodzi w życie. No dobra. Czysta ocenka. Słuchajcie, jakby co, ten odcinek będzie wyjątkowo długi, więc skończymy tylko ten
piosenkę, wszystkie i słuchajcie, odcinek następny już będziemy po tym wszystkim, co się stało, więc bawcie się, nie będzie 20 minut. Właśnie się zastanawiam, czemu te schody są zniszczone? Tędy nie przejdziemy! Trójka. Za mną, do Savoli! Przyszedłem wam odpowiedź. Co jest? A, no tak. Dobra. Sorry, to jest trochę naprawdę... Nie sukinsynu! Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja! Zapominał, sorry! Niektórzy na pewno powiedzą, że to jest łatwe, a akurat to nie jest łatwe. Nie można zrobić zabiję jak psa! Jak psa! Dobra, tam. Próbuj sobie psa. Żałujesz, że cię mama schodziła. Nie wiem, jak to fabuła będzie wyglądała. Nigdy nie widziałem jej. Boję się, jak to będzie misturami, bo jak będzie trzeba coś wypić, to nie, jak wziąłem mistura. Wiedźminie to jest tak, że poziomą walczyć, nie? No jest pomyśleli. Nie można było napisać lewą przyciskiem myszki i jakimś środkiem. Co oni gadają? A nie, dobra, dobra, nie, dobrze napisałem. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt... Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś?
Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Okej, jaskółko to ja wiem, ale gram czasem się gubię w tym gromie. Nie można, to jest zamurowane. Tego robaka nie ma. Ale słuchajcie, moi drodzy, bardzo chyba się bardzo przyjemnie się ogląda. Mam nadzieję, że mnie słychać bardzo dobrze, bo... Mam nadzieję, że nie będzie źle, a czekajcie, sobie tylko chciałbym to zapisać, ten moment, tylko ta zapisz, dobra, czekajcie, zapisywanie, napiszę, okej, po prostu podczas takiego przeczytywania to po prostu będę przerywał, po prostu czasem są błędy, ale nie wiem, widzieliście Wesemira, jak się zbugował, zbugował się podczas, wiecie, sceny, której no, był tam naprawdę, może trzeba być, że będę musiał poczekać chwilę, że oni tam wszyscy dotali przede mną. Wiem, że chwilę będziecie musieli poczekać, ale dobra, słuchajcie, czekajcie, może Driss pogadajmy? Czego mogę się spodziewać po czarowniku? Trudno powiedzieć. Nie wiem, kim jest i jaką ma specjalizację. Niepokoi mnie ta sytuacja. Co masz na myśli? Ktoś potężny, potrafiący się doskonale maskować, wspomagał Savole. Gdyby działał sam, złamałabym jego bariery ochronne już na dolnym dziedzińcu. To może być ten mag, którego widzieliśmy? Mało prawdopodobne, chociaż możliwe. Geralt, proszę cię, nie próbuj z nim walczyć. Zobaczymy. Dobra, więc to ja myślę, że będzie to trochę trudno, ale czekajcie, gdzieś miałem możliwość tego... chyba to i było właśnie. I to jest właśnie całkowicie grom. Większe zadanie różnie, ale możliwe porównanie. Boże, sorry. Grom, Elix. Zwiększa zadawanie obrażenia, ale zwiększa zadawanie. Zwiększa nadawanie obrażenia, ale umożliwia parowanie oraz unik. Parowanie? Czemu parowanie? Parowanie? Umożliwia parowanie? Parowanie? Okej. Może ktoś się pomylił. Umożliwia parowanie oraz uniki. Umożliwia parowanie oraz uniki. Co to jest? Zwiększa na zadawane wrażenie, ale nie umożliwia parowanie oraz unika. Uniki, Boże. Jaskółka Elixir. Znacznie zwiększa regenerację. Mogli napisać już życia. Po co tak cholera publikować tę sprawę? To poczekajcie, pokaż tylko rewiz. Aha, tutaj są te oleje. Dobra. Słuchajcie. Tutaj możemy eliksir. No właśnie. Tamte tu blisko. Tutaj chodzi o uprawy trochę. Zapomniałem się, ale wszystko jest uprawy. Mamy miecz. Obrażenia minus 30. O ja bym nie kazał. Miecz. Miecz stalowy. Przeznaczony do walki z ludźmi. Nieskuteczne w walce z ludźmi potworów. Wykorzystywany miecz w stylach walki. No, widać, że taki słaby jest. Taki sobie. Dobra, czekajcie, dobra. Nie zgłaszajmy się na ten temat. Teraz mieliśmy gdzieś tam... Tylko pytanie moje jest... Czy to amulet? I jeszcze co? Pierwszy na... Amulet. Dobra, mieliśmy gram kupić, tak? Tylko ja nie wiem, jak się to używa grom. Naprawdę. Leo. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Dobra, no idziemy. Geralt, poczekaj! Co się stało? Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir grom, który dał ci Wesemir. A jak mam to wypić? Nie wiem jak to wypić. Poczekajcie, muszę... Trzeba ustawienia wejść.
sterowanie do bądź stalowego miecza, do bądź stalowego miecza. Aha. Następna broń, poprzednia broń, styl silny, styl szybki, styl grupowy jeszcze będzie. Aha, to zaraz zobaczymy. Znaki 1, Quen, Art, Quen, Erden. Aha, dobra, ale eliksir właśnie. Szybki dostęp 6. Aha, dobra. Czyli, a czekajcie, a mogę użyć Arda? Nie, nie mogę. Chyba jeszcze nie mogę. Okej, dobra. Nie wiem, ale dobra, mnie to nie obchodzi. Aha, dobra, kolejna scena. Myślałem, że to będzie jakąś taka animacja otwierania tych drzwi. Ale dobra, będzie dobra. Chyba skończymy odcinek, jak będziemy przed walką z tym czarodziejem. Tak coś zakładam, bo trochę za długi odcinek będzie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Dobra, dobra. Rozumiem, że tak. Mamy tutaj wszystkie możliwości, tylko na razie nie możemy używać magii. Powiem szczerze, że ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać. Przed kamerę. O, już stop. Nie pokonasz Wiedźmina! Czekajcie, ja wziąłem niski na poziom. O ja pierdyka, nie, ja nie chciałem niski. O Boże. Będziesz kwicał jak ja teraz chciałem się skapnąć, że wziąłem niski poziom chyba. Ja w ogóle nie zabieram HP. Czekajcie, Jezus Maria. Nie można zmienić poziomu? O nie. Nie, kurde, nie chciałem na niski poziom. O, cholera. Okej, dobra, moi drodzy, słuchajcie, idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak źle. O! Cholera. Jak to poziom, słuchajcie, nie tam chodzi. A, dobra, typowy. O, dobra. Dobra, zwracam ponoć. Szkoda, że nikt mi nie powiedział. Dobra, wiecie co, ja to zmienię potem, jak skończymy ten odcinek. Kurde, zapomniałem, że wziąłem paniska, bo normalny wziąłem. A nie, to chyba tylko granią. Cholera, nie chciałem tego. Teraz się właśnie wziąłem, zagadałem się. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Przypomniałem sobie. Chodźmy. Niski poziom trudności. Dobra, to nie mówię. I co, ja chyba wiem, że chyba nic nie można brać, więc... Potem chyba gra będzie mnie dalej prowadziła za rączkę, a potem sam będę musiał. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia.
wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do Kręgu Żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Zobaczcie, co? Idziemy dalej, słuchajcie. Mam nadzieję, że to mi nie będzie dosyć. Rzeczywiście, 1 minut, cholera. Dobra, wiecie co, tutaj będę wam wszystko pokażę. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Czyli mamy moc. Aha, dobra. Czyli ta niebieska jest przewiedźminie moim. Ten zamiony. Czekajcie, mogę użyć mocy. O, mogę. Ale... A, bo tak, sześć. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, franca i trąd, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. A dobra, i mamy teraz wybór, dobra, czyli ktoś musi zająć się... A dobra. Dobra, cóż, słyszeliście, nawet nie muszę wam tego czytać przynajmniej. Dobra, przynajmniej dobrze nie jest na czas. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy.
Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. Chyba walka nam nie uniknie. Ciekawe jak to z tym będę... Musimy chronić laboratorium. A dobra, oni sami poszli. Ja się tam sprzedam o te Leo, to nie poradzić sobie przecież z tamtymi sam. Powiem szczerze, że nie znam Leo, nigdy nie słyszałem o nim. Śminie. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir, Wiedźmini nazywają go Puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Wytrzymałość, powiadasz? Chris? Dobra, słuchajcie. I siema na udział. To było 6 zion, tak? A dobra, czyli magia. I to było... 1? Dobra, pamiętam. Dobra, już jest trochę lepiej. Zaknięte? No tak, to musisz przejść. Dobra, idziemy dalej. Ta mapa jest strasznie mała. O nie, no weź się, ludzie. Dobra. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Leo, dzięki, wiesz? O kurde, ej! Wybiła twoja ostatnia godzina! Dawaj, Geralt! Dasz radę, wierzę w ciebie! Brać się, kurwo! Było. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Ty, nie widziałem tak. Takiej sceny, naprawdę. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Okej, moi drodzy, słuchajcie, może po prostu coś weźmy, bo mam coś.
Słuchajcie, idziemy dalej. Tam, w mapie małej. Mapie. O, co się wziąć? Chlebek. Aha, dobra. Lądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Mam nadzieję, że nie słyszycie mojej słuchawek. Tak mi się coś zdawało. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Kto to jest? Gdzie nie wygląda? Jakiś nie wiem, taki... Nie wiem, po co to... Nie wiem, po co ma takie... Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. O nie. Ja nie lubię tego, naprawdę. O, magister to jest trudny przeciwnik. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójne. Kurde, zdążył. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Biedny Leo. Ja tak coś czułem, że on zginie. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas ich dialogu. Bywaj. A, czyli mogę nawet... czekajcie, czyli... Tak? Ale fajne. Dobra, czyli możemy sobie przespać. Nie więcej człowiek musi spać 6 godzin, albo 8 maksymalnie. Tu będzie już wschód słońca. Wiecie co, prześpimy się 8 godzin. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tym. Tak, dobra. Okej, dobra. Dzień dobry. Okej, dobra, moi drodzy, słuchajcie, już skończyliśmy w sumie tą scenkę. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak to się skończy.
Ale coś tak podejrzewałem, że ten Leo zginie. I powiem szczerze, że bardzo szkoda, że ten Leo zginął, naprawdę. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo wam chciałem podziękować, że byliście ze mną w tym odcinku. Już minęło trochę czasu długo, więc bardzo chciałem was tutaj też przeprosić za to. Mam nadzieję, że wam się podoba Wiedźmin jedynka. Moi drodzy, słuchajcie, widzimy się za 3 tygodnie, nową środę Wiedźmina, więc do zobaczenia, cześć, pa, pa!